prostu w tym ujęciu... Pomysł powstał w trakcie zdjęć do dokumentu, który zrealizowałem w 2005 roku, Piosenka i życie. Film o dzieciach byłych działaczy Solidarności. Robiliśmy taki portret między innymi Kasi, która jest córką byłego górnika z kopalni Wujek, czyli górnik, który został zabity w trakcie pacyfikacji w 81 strajku na kopalni Wujek. No i wtedy właśnie pomyślałem, że chcę zrobić film na podstawie czegoś takiego. Jeszcze nie widziałem dokładnie w jaki sposób. Widziałem na pewno, że to będzie film o dzisiejszych czasach, że to nie będzie film o stanu wojennym i tak dalej, ale w jaki sposób dzisiaj, po tylu latach, cały czas młode pokolenie Polaków żyje właśnie z ciężarem tej historii. Jak ci się udało skompletować tak znakomitą ekipę aktorską? No na samym początku był Borys, na pewno, bo Borysa poznałem 9 lat temu, jak miałem zrobić swój debiut fabularny, który niestety nie powstał. I wtedy zrobiłem casting młodych aktorów, nieznanych, polskich i spotkałem się z Borysem i od razu byłem pod takim wrażeniem, mimo tego, że wtedy nie miał w ogóle prawie nic na swoim koncie. Pisząc w 2006 pierwszy taki treatment do tej historii, już widziałem, że to jest historia dla Borysa. Od razu zadzwoniłem do niego, dałem mu ten treatment. Zgodził się. Powiedział tak, że on był bardzo wzruszony tą historią. Poza tym miał wrażenie, że potrzebuje w pewnym sensie takiego filmu, który w pewnym sensie będzie go pokazywał troszkę w inny sposób niż w komediach romantycznych czy w kryminałach i tak dalej, i tak dalej. Mam ciekawą historię z Wojtkiem Przoniekiem, bo on miał tutaj na początku w mojej głowie, on miał występować w roli takiego wujka z Polonii francuskiej, bo myślałem, że Wojtek, skoro mówi świetnie po francusku, z takim fajnym akcentem, no to on zagra fantastycznie. Spotkaliśmy się, on przeczytał pierwszą wersję scenariusza, powiedział, oczywiście mogę to zagrać, bez problemu. Natomiast mam propozycję dla pana. Wydaje mi się, że będę o wiele lepszy w roli byłego ubeka. Stwierdziliśmy, że tak naprawdę ten Garbarek to jest taki rodzaj Eichmana. Taki człowiek, który urzędnik, tak, który po prostu z wielką dumą przez całe życie wykonał świetną robotę. Tak? I teraz jak już nie ma według siebie godnej emerytury, musi wrócić do tego swojego byłego krecika właśnie, żeby prosić o pomoc. I to jest przerażające, że on nagle odwraca roli. Uwaga, kamera. Łącz. Idzie. 84 przez 4 czwarte. On powiedział, że to moja wina i że już nie będzie współpracował. To co ja miałem zrobić? Wymyśliłem o tym dom dziecka. Zresztą to było naciągane, bo sędzia by ciebie nie odebrał. No ale on spanikował. No i wróciłem. Jaki jest pomysł Wojciecha Przodaka na rolę pułkownika, byłego pułkownika SB? Wie pan co, przede wszystkim ja nie wierzę w czarno-białe, wie pan, nie ma tak. Pokazywanie czegoś czarno-białe to nic nie daje. To są schematy, które są nieinteresujące ani dla twórców, ani dla widzów. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy wtedy, czy większość, czy niektórzy, byli w tym aparacie bezpieczeństwa, to byli sadyści, byli zbrodniarze w środku psychicznie, ale byli też ludzie przekonani, że wykonują pracę dla Polski Ludowej tak zwanej. Próbuję pokazać człowieka nie z kłami tego, tylko bardzo sympatycznego, może mam wyższe studia, nie wiem o tym, który w tym systemie funkcjonuje, no jest po to, żeby werbować agentów. No i to jest tam. No i mówi, odebrali mi emeryturę i ja za chwilę nie będę miał z czego żyć, a przez 30 lat służyłem Polsce.
powiedzmy sobie, to państwo było uznane przez wszystkie międzynarodowe organizacje. Wie pan, to jest skomplikowane i trzeba pokazać tę komplikację. Aktor nie jest prokuratorem ani obrońcą, ja nie próbuję go bronić ani po prostu oskarżać. Natomiast chcę znaleźć takiego człowieka, chcę zrozumieć. Ja się tym scenariuszem 3 lata temu zachwyciłem i uważałem, że bardzo życzyłem, żeby Rafael ten film doprowadził do tego, żeby był realizowany. Bo na pewno widział pan Życie na podsłuchu, ten niemiecki film. Taki w Polsce film nie powstał. O Ubek. To twoja pierwsza pełnometrażowa fabuła jako producenta. Debiutantem jest też Rafael Lewandowski. Reżyser filmu debiutuje też autor zdjęć Piotr Rosołowski. Mieszanka wybuchowa. Co skłoniło ciebie do podjęcia współpracy z Rafaelem? Poznałem Rafaela 3 lata temu dzięki swojemu znajomemu. Przeczytałem jedną z pierwszych wersji scenariusza Kreta. I stwierdziłem, że warto, że chcę zainwestować swój czas i na początku trochę pieniędzy, bo to może być kino istotne. Dla mnie, dla Rafaela, też dla ludzi, którzy dołączali sukcesywnie do tego projektu. Tak to się zaczęło. A czy uważasz, że polscy widzowie, też widzowie młodszego pokolenia, czekają na taki film, na film o lustracji, ale nie tylko o lustracji? Nie widziałem takiego filmu, który odwoływałby się do problemu lustracji, jakim ma być Kret. Te filmy, które do tej pory powstały w Polsce i jakoś nawiązywały, lizały ten temat, mnie jako widza zupełnie nie satysfakcjonowały. To jest to, co robimy w tej chwili, będzie inne. Za tydzień pierwsza część ekipy wyrusza do Francji. Aktorzy za około 10 dni lecą do Brukseli, później przerzucamy się do Dunkierki. Ostatni dzień zdjęciowy we Francji to ostatni dzień lutego. Jak myślisz, kiedy film zobaczą widzowie w kinach? Bardzo bym chciał, żeby premiera się odbyła jesienią tego roku.